Cześć, witajcie, ja jestem Siembit, a to kolejny odcinek z serwera Polska, metin2.pl. Zapraszam. Tu jak widzieliście na początek materiału, dostałem kilka donajcików, skromnych, bo skromnych, ale dostałem, a w międzyczasie i zaczynając tutaj od tego najważniejszego, przypomnę Wam o pozostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i tam zaznaczcie opcję wszystko, wtedy dostaniecie powiadomienia, że jest nowy film bądź transmisja na żywo. Fajnie by było również dobić ponad 100 łapek w górę pod tym filmem, więc do dzieła. No i zostawcie komentarz odnośnie filmu, bądź dla statystyk, bądź jeżeli macie jakieś pytanie, no to chętnie na nie odpowiem właśnie w sekcji komentarzy. A tutaj jak widzicie zmagania z trutą, kupiłem sobie taką trutkę plus 0,36 średnie bodajże, no i chciałem ją wbić do plus 6 i zarobiłem na tym 50 kk, już Wam tutaj zaspoileruję, a wydałem na nią w sumie jakieś 4 kk, bo kupiłem ją naprawdę po taniości za 1 kk, ulepszacze trochę miałem, trochę kupiłem, ale bardzo tanio. No i użyłem bodzic B, a tu kupuję sobie taką trutę, 27% średnie za 7 wonów, wiem, że to nie jest szczyt marzeń, ale starczy. I oddaję wony, które pożyczyłem, bo pożyczyłem 4 wony od ziomka bodajże, bo mi brakowało na trutkę. No i wystawiam sobie sklep, zawsze to coś grosza wpadnie, sprzedaję jajko małpiszona za 1 kk, czyli dosyć tanio, no i jakieś PvP, oczywiście to na razie jest naprawdę wielkie kaleczenie tym mentalem, ale z czasem ta postać naprawdę będzie dobra. Powoli zaczynam sobie robić alchemię i tutaj dostałem budki Feniksa plus 9, którymi nakarmiłem peta, no ale skorzystałem z opcji, gdzie te buty mogłem odzyskać, no i odzyskałem i sprzedałem sobie je za jednego wona, także dziękuję ziomeczku. Tak wyglądają zmagania z DT na pieczątkach, idzie takse, a wracając do alchemii, właśnie w tym materiale już jakieś początki alchemii będą, może nie jakieś wybitne i bardzo dobre, ale jak na moje możliwości finansowe i, że tak powiem, do czynienia z alchemią, jest ok. Zobaczycie to niebawem, no jeszcze w tym materiale. Żeby nie było, że będę klikał te najsłabsze kamienie w alchemii, ja będę wkładał już alchemię, co prawda tylko legendarną, no ale na początek będzie. I tutaj umarły rozpruwacz. Dlaczego? Bo potrzebuję mieć dostęp do katakumb. Dlaczego? Bo na katakumbach na poziomie 75 dropi się wybitnie dobrze odłamki właśnie dla alchemii. Ale wracając do alchemii, którą będę wkładał, na początek będzie to rubin. Tak, na początek będzie to rubin, a potem jadeit. Potem myślę, że granat, może jakiś onyks, a diament i szafir to chyba wrzucę takie byle jakie, żeby tylko dostać bonus od koła legendarnego. Siedzę sobie tutaj w czerwonym lesie razem z YP25, trochę sam, trochę z nim. Oczywiście celem było wydropienie kilku sztuk rękawiczek złodzieja, no a jeżeli tam jakieś pedeki poleciały bądź pelerynki, to też oczywiście to wszystko się przydaje. Masa osób pyta mnie, jak ja zarabiam, bo na transmisji mam czasami dużo wonów, znaczy dużo. To nie jest tak naprawdę dużo, bo zazwyczaj mam plus minus 10 wonów ostatnio, ale to wygląda tak, że, no nie ukrywajmy, dużo dostaję od Was, a dużo też sobie zarabiam na handlu. Tutaj w sumie gościu mi dał tego FMS-a, żebym sobie założył, uderzył, no i go oddałem. Szału nie ma, a taki FMS-ik na pewno dużo kosztuje. No i powoli sobie czytam te skille, czytam, no i no powoli, bo powoli, ale do przodu to idzie i to się liczy. Nagrałem bota podczas robienia misji na 12 level konia, za trzecim razem dopiero mi zaliczyło. Za trzecim razem, a ta misja jest o tyle problematyczna, że jak te BO zabijemy, no to chwil kilka ich na mapie po prostu nie ma. O tyle dobrze, że jest 9 channeli, a nie tak jak kiedyś 4, a trzeba było zabić 5, bo no... Takie darmowe tutaj kostiumy w Item Shopie, dokładnie jeden, z okazji całego Halloween. Mi się naprawdę bardzo spodobały, więc postanowiłem sobie transmutować moją zbroję. Niestety fryzury się nie da transmutować, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo fajna. Tak się prezentuje na Likanie, na Wojowniku oczywiście też jest naprawdę spoko, ale szczerze Wam powiem, że do tej mojej chusty też pasuje. Mam taką zbroję, którą chciałem wrzucić na mojego dropka. Nie jest to co prawda szczyt marzeń, ale zawsze coś na początek. No ale niestety na plus 6 nie powiodło się. Zabawy na polimorfii, nic szczególnego, postanowiłem sobie to nagrać, bo naprawdę satysfakcjonujące hity. Szkoda, że te hity nie są takie bez polimorfii, no ale trudno, może kiedyś do takiego etapu gry, że tak powiem, doczekam się i będę miał takie hity bez polimorfii. Oczywiście na tym poziomie, na tym poziomie. Na plus 8 nie zdążyłem nagrać, na plus 9 nie te materiały matowe, lody mi się pomyliły, bo myślałem, że
z plusem, a to jednak bez plusa są potrzebne, no ale niestety na plus 9 mi spaliły. Tutaj sprzedaję tyle matowych lodów za 25 kk, co jest dobrą ceną, a jeszcze lepszą ceną było to, że ja je kupiłem za 10. I sprzedałem sobie w międzyczasie 4 oczywiście zwoje egzorcyzmu za jednego wona. Pożyczyłem sobie od ziomka 4 wony, bo mi brakowało i mam go właśnie tutaj przed wami. Legendarny Rubin plus 4. Plus 4 dlaczego? Bo taki był w dosyć dobrej cenie, niecałe 2 wony droższy niż plus 0, więc postanowiłem sobie takiego właśnie kupić, bo czasem naprawdę dużo kasy jesteśmy w stanie stracić, by go od plus 0 do plus 4 ulepszyć, co zobaczycie potem, bo będę ulepszał Jadeita od plus 0 do plus 4. Wartość, obrona średnie. Dlaczego dev, skoro gram mentalem? Bo chcę, bo chciałem, bo mi to odpowiada, jestem z tego naprawdę zadowolony. Jeżeli wy macie inne zdanie, to sobie wkładajcie kamienie, jakie tylko chcecie. To jest moja postać i kupiłem to, co po prostu chciałem. To chciałem i jestem z tego, po raz kolejny powtarzam, bardzo, ale to bardzo zadowolony. No i dropię sobie odłamki i tak wygląda moja gra przez jakiś czas już, że wbijam, dropię odłamki, czytam skille, handluję, coś tam na metkach sobie pobiję. Ta nowa gra, kompletnie jej nie ogarniam. No i wyszła z tego brązowa skrzynia, z której poleciały yangi. No i oddaję sobie ziomkowi 4 wony, które pożyczyłem na Rubina. Transmutuję sobie kostium w zbroję Boga Smoków i wygląda ona właśnie tak. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. I Fałkubon, którego serdecznie pozdrawiam, dał mi jeden won donata. Dzięki, ziomek. A tutaj taki ewenement, bo wysoki poziom, bo ponad setka, a bije naprawdę bardzo słabo. I to nie wiem, czy problem braku ekwipunku, czy czego, ale bardzo satysfakcjonujące, że taki wysoki level nie mógł mnie zabić. A ja wręcz go biłem więcej niż on mnie. No i tak to wygląda. Dobra. No i mamy ten legendarny. W sumie troszeczkę żałuję, że zamiast to max PZ w procentach nie ma tutaj do PZ-a. I był taki Jadeit w takiej samej cenie, ale pytałem się ziomka i doradził mi, że to będzie lepsze i w sumie teraz nie wiem. Możecie mi tutaj waszą opinię w komentarzach przedstawić. W sumie jestem zadowolony. Nie wiem, jakby to 5 do PZ-a działało, bo tam chyba to 5 daje, ale nie jestem pewny. Czy plus 0 daje 5, a albo plus 4 daje 5. No mniejsza z tym. Chodzi tutaj oczywiście ten bonus do PZ-a. No i ulepszanie od plus 0 do plus 4. Czasem to przebiega szybko, sprawnie, że 4 fasolki mamy plus 4, a czasem nie. No u mnie to było tak średnio, 3 wony straciłem. No i kolejny kamyczek na postaci zamontowany. Ale niestety skutkuje to tym, że nie mam totalnie kasy i pożyczyłem sobie 5 kk na tak zwane poty, żeby mieć. Poleciał mi bodzio i kolejny dzień, więc trzeba dropić odłamki, jakieś metynki, jak widzicie, i powtórzę to po raz kolejny. Tak wygląda moja gra, że właśnie wchodzę, handluję, robię odłamki, czytam skille, oddaję biologa. Biolog też jest fajnie już podrobiony, bo jestem na ten moment już na pamiątkach, więc bardzo szybko, bo w ciągu miesiąca już jestem na pamiątkach. Myślę, że jest to dobry wynik. Praktycznie codziennie czytam, więc szybciej się nie dało. Oczywiście bez ingerencji innym shopa. Poszedłem sobie do groty, tak o, sprawdzić, i poleciał mi bodzio. Fajnie. Tutaj testowałem inną rozdzielczość i wystawiam sobie sklep i tak to wygląda. Potem będzie jeszcze inna rozdzielczość. Sami możecie mi powiedzieć, która jest najlepsza. Tamta, która była na początku, to zwykłe HD 1280x720, a tutaj właśnie te fenki, które, że tak powiem, przepadły w brzuszku peta, zostały mi one zwrócone. Bardzo fajnie. Szkoda, że zmarnowałem tą szansę, bo kiedyś może nakarmię czymś lepszym i już tego nie odzyskam, no ale trudno. Tu jest właśnie ta większa rozdzielczość, bodajże 1024, wcześniej była 800x600. Tak się fajnie gra, szczerze powiem, ale chyba wrócę do 1280x720. Kolejny proficik, jak widzicie, naprawdę na tych sklepach sporo sobie zarabiam, na tym handlu. Kupuję ulepy taniej, sprzedaję drożej. No i skończyłem sobie księgi klątw, trzeba wydropić kamień po księgach i ta misja obologa daje nam 5 szybkości ataku na stałe. Także też fajny bonus u mentala, bo nie ma berka, nie ma aury. Następna będzie nam nowa misja obronę, a potem wartość ataku, także też spoko. No a ze szkatułki bodzio, fajnie. Mam nadzieję, że kolejne materiały będą bardziej treściwe i mi się też bardziej spodobają, bo nie ukrywajmy, ten odcinek był taki według mnie 2 na 10.
mało się działo, ale w sumie duży progres poczyniłem, jeżeli chodzi o alchemię. Fajne te silne ciało na P, nie? Na strefie wartki właśnie macie skille na P. Możecie sobie sprawdzić, jakby one wyglądały na waszej postaci, jeżeli tam nie graliście na jakichś serwerach, gdzie to było łatwiejsze do zdobycia niż na PL-u. No i co? Do kolejnego odcinka. Cześć, siemano, a ja sobie oddaję pamiątki i lecimy powoli do przodu.